Przyjemnością chciałabym otworzyć festyn, który po raz trzeci wieńczy paradę ulicy Chylońskiej i życzyć Państwu od najmłodszych do najstarszych bardzo miłej zabawy. Witamy również. Moi drodzy, przede wszystkim Święto ulicy Chylońskiej, parada ulicą Chylońską, dzisiejszy festyn objęty jest patronatem prezydenta miasta pana Wojciecha Szczurka i jest współorganizowany przez Radę Dzielnicy Cisowa i Radę Dzielnicy Chylonia. Czyli bawimy się wspólnie, bo myślę, że takie rozwiązanie jest najlepsze, najciekawsze, fajne i integruje nasze dzielnice. To trzeci już z kolei festyn, który pokazuje, jak świetnie mogą integrować się dwie dzielnice, w których dwie rady dzielnic, Chylonia i Cisowa, budują wspólną tradycję Święta ulicy Chylońskiej, podczas którego mieszkańcy obydwu dzielnic razem integrują się tutaj na festynie w Parku Chylońskim. Marek Dąbkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Chylonia. Szanowni Państwo, jesteśmy w Parku Chylońskim i tutaj się dużo
dużo dzieje. Jest to już trzecia edycja Święta Chylonii Cisowej. Organizujemy przejście ulicą Chylońską, najstarszą ulicą Gdyni, słynna parada ulicą Chylońską, do Parku Kilońskiego, w którym odbywa się festyn dla mieszkańców Chylonii i Cisowej. I strasznie się cieszę, że po raz trzeci udało się nam to zorganizować. Jest to wysiłek Rady Dzielnicy Chylonia Cisowa. No i oczywiście jest to przedsięwzięcie pod patronatem prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. I miasto również jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że tylu mieszkańców tutaj dotarło, wielu znakomitych gości. Życzę dobrej zabawy. Ale przy takiej reklamie pani Jadwigi to macie 3% sprzedaży. Marcin Chorała, radny miasta Gdyni. Dziś po raz trzeci mogliśmy uczestniczyć w paradzie ulicy Chylońskiej, w święcie ulicy Chylońskiej. Teraz za nami odbywa się kończący to święto festyn. Jak widać, spotkał się on z szerokim zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy. Bardzo się cieszę, że stosunkowo małym nakładem kosztów udało się zorganizować imprezę, której uczestniczą tysiące mieszkańców, a i mojej córce też bardzo się podoba. Także mam nadzieję, że w następnych latach wreszcie uda się w pełni włączyć to w miejski kalendarz imprez, tak abyśmy mieli pewność, że impreza będzie się odbywała, będzie stała na wysokim poziomie, bo jeszcze raz podkreślam, jak widać, dla mieszkańców Cisowej i Chylonii jest to ważne wydarzenie integrujące nasze dzielnice. Co? Chcemy słońca, chcemy żyć. Boga miłości nie ma. Jeszcze możesz sobie zrobić to. Mamo, tato, pozdrowienia. Dziękuję bardzo i zapraszamy na widok. Jestem ciekawa, czy kiedy też tak podnieśli. Chciałam bym. Proszę Państwa. To trzeba się zapisać do klubu. Ale dziewczynki też mogą? To dziewczyny, co może założymy naszą drużynę? Kasia Jagoda, takie ma Pani piękne nazwisko. Witam Państwa serdecznie. I to jest mistrzyni, proszę Państwa, w wyszukiwaniu. Za miłe słowa, ja do Państwa z olbrzymią prośbą. Umęczeni stoją przed Państwem. Zespół Wierszy Morskich, numer 40, Konia Młodych Gdynia. Gdynia, proszę tak na bardzo mocno zapraszać. Zapraszam dzieci. A dzieciom życzę powodzenia. Ile sił? Wiele. Ale to jest
nie było faktycznie. Słuchaj, na rowerze przeszedł. Nazywam się Łukasz Cichowski, jestem radnym miasta Gdyni. Cieszę się, że ta impreza po raz trzeci doszła do skutku. Cieszę się szczególnie dlatego, że jest szczególnie mi bliska, gdyż jeszcze pracując w Radzie Dzielnicy 3 lata temu wspólnie z panem Jerzym Drelą, obecnym przewodniczącym Rady Dzielnicy Cisowa, napisaliśmy wniosek o dofinansowanie w konkursie Kultura w Dzielnicy i tak to się wszystko zaczęło. Już teraz chyba na trwałe wejdzie w taki pejzaż tutaj Chylonii Cisowej i bardzo liczymy na to, że od przyszłego roku znajdzie się w kalendarzu imprez miejskich i będzie w pełni finansowana z budżetu miasta i wtedy będzie można zrobić ją z jeszcze większą pompą, jeszcze bardziej atrakcyjną. Zapraszam cię!